Za 20 minut będzie 8. Pokaż, jak budzisz. No, Tomek, wstawaj. Tomek, budź się. No i co, obudził się? No i Tomek obudzony. Tak? Halo? No, obudzony, rzeczywiście obudzony. Cześć, Tomku. Witam. Słyszeliśmy, że wkrótce są twoje urodziny. No jutro, tak. Aha, no właśnie, a my mamy dla ciebie życzenia już dziś. Wkrótce twoje urodziny, zatem zawsze dziarski miny. Do zabawy mnóstwo siły, żeby każdy dzień był miły. Pełen śmiechu i radości, 100 urodzinowych gości. Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości. Dużo uśmiechu i dużo radości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w życiu zdarzeń. Życzą ci przyjaciele... Marcin i Zosia. Słuchaj, oni taki elaborat tutaj wykonali, żebyś ty dostał te wszystkie życzenia, żeby było i to, i zdrowie, i szczęście, i kasa, i podróże, i w ogóle wszystko. I trzeba to doceniać, i to z samego rana. No to dziękuję, no, poprawili mi humor. To są przyjaciele. Słuchaj, gdybyś miał sobie wymarzyć jakąś wycieczkę, to gdzie? To musiałbym pomyśleć, nie tak szybko. Dobra, a gdyby miała być to wycieczka na bezludną zupełnie wyspę, a ty mógłbyś zabrać ze sobą tutaj... Na Teneryfę. No dobra, to obok Teneryfy, wyobraź sobie, jest taka mała bezludna wyspa, na którą mógłbyś trafić. Jeden przedmiot, który ci przychodzi teraz do głowy, który chętnie byś zabrał ze sobą. Przedmiot. Co to mogłoby być? To znowu muszę się zastanowić. Co to miałoby być? Myśl, spokojnie. Jest za 20, nawet za 19, 8 jeszcze masz mnóstwo czasu, żeby pomyśleć. A to zależy, na którą do pracy lecisz. No ja już jestem w nocy. A no to w ogóle relaks. Słuchaj, do 16 to ty masz mnóstwo czasu. Na pewno bym zabrał telefon, no. Telefon byś zabrał? Patrz, a po co ci telefon? No tak, po 3 dniach by się rozładował i... No jakbym zginął, gdzieś bym poszedł. Ale tam internety nie działają. Telefon by kokosy rozbijał na przykład. Tak jest. No taki mocny rzeczywiście, to można kokosy rozbijać. No to i kokosów również ci życzymy. Wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin. Miłego dnia i wspaniałego piątku i super weekendu. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, pa.